Witam bardzo serdecznie na gali wręczenia nagród na 13. Biennale Grafiki Ero. Jest to wernisaż jednocześnie wystawy pokonkursowej. Ta 13. edycja ma pewne zmiany, które zostały wprowadzone. Po pierwsze, sytuacja taka, że mamy wydarzenie, które jest bardziej otwarte. To znaczy się, już wydarzenie to nie nazywa się Biennale Grafiki Studenckiej, tylko adresowane jest do młodych twórców, grafików, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Druga to jest związana z tym, że był temat, na który musieli artyści odpowiedzieć, realizując pracę, wybierając tę pracę. Tematem tym był Error. Kolejna rzecz to jest związana z kwestią dotyczącą gdyby zakresu dyscypliny. Wydarzenie przypisane jest bardziej do grafiki artystycznej niż warsztatowej, co może budzić pewne kontrowersje, ale o tyle jest istotne, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z grafiką artystyczną, to mamy z szerszym polem. Dotyczy to przede wszystkim przekazu medialnego, a nie tylko pewnych rozważań związanych z drukiem czy z matrycą. Trzecia rzecz, która była dosyć istotna, to jest to, że jest to wydarzenie międzynarodowe, ponieważ obejmuje zarówno artystów z Polski, jak i z Ukrainy. Przejdziemy teraz do tego momentu kulminacyjnego, czyli związanego z wręczeniem nagród. Właściwie inspiracją powstania tematu były dwa wydarzenia dosyć mocno tragiczne. Jedne związane z pandemią, drugie związane z agresją Rosji na Ukrainę. I nie będę tutaj się rozwodził, ale tak jedna podstawowa rzecz, która była dosyć istotna przy tworzeniu jak gdyby tematu, to było takie zwrócenie uwagi na pewien potencjał w podejściu do wydarzeń właśnie w sposób nieurzeczywiający, a bardziej procesualny, czyli wykorzystujący pewien potencjał do tego, żeby tworzyć coś pozytywnego, a nie odwoływać się do rzeczy, które właściwie są pewną formą idealizacji i wykorzystywane są często chociażby przez polityków.